Namaste i Jai Shri Radhe. Dzisiaj historia o Radharani, która zadziwiła Akbara. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Ale zanim przejdziemy do tej opowieści, kilka ogłoszeń. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTube, zasubskrybuj go, po czym kliknij w dzwoneczek. W ten sposób będziesz dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i podcastach na kanale. Możesz go również słuchać we wszystkich najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Spreaker. Linki znajdziesz w opisie tego filmu na YouTube i opisie odcinka również na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. A teraz opowieść o tym, jak Radharani zadziwiła Akbara. Bóg jest czasem definiowany jako najwyższa istota, która dysponuje nieograniczonymi mocami i możliwościami. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate, mówi Śvetashvara Upanishad, 6 rozdział, 8 werset. Wedy określają tę najwyższą istotę jako Bhagavana Shri Krishna, a jego wieczny odpowiednik, przejawiający miłość, stanowi Bhagavati Shri Radha. Krishna to potężna istota, Shaktiman. Radha zaś jest mocą, Sarva Shaktimaji, źródłem wszystkich nieskończonych energii Bhagavana. Z Radhakundą wiąże się pewien sekret, znany tylko miejscowym Vrajavasi, mieszkańcom Vraży. W umysłach wszystkich ludzi to święte miejsce pielgrzymek istnieje jako Radhakunda. Ale ponieważ rozrywka, historia ujawnia tajemnicę zamkniętą w czystych sercach mieszkańców tej okolicy i wielbicieli tych mieszkających w okolicy Radhakundy. Niedługo po tym, gdy Chaitanya Mahaprabhu odkrył Radhakundę jako zwykłą kałużę położoną pośrodku pola, wielki bhakta Śri Raghunatha Das Goswami Pad zaczął wykonywać w tym miejscu swoją bhajanę, sadhanę polegającą na medytacji. Pewnego razu Akbar, cesarz Mogołów, którzy w tym czasie kolonizowali Indie, przybył w rejon Radhakundy ze swoją ogromną armią złożoną z ludzi, słoni, koni i wielbłądów. Żołnierze i zwierzęta byli bardzo spragnieni, dlatego Akbar zapytał Raghunatha Dasę, czy w pobliżu znajduje się duże jezioro. Das Goswami pokazał mu, aby zaczerpnął wodę z drobnych kałuż w Kali Gedi Gauri Ged. Cesarz Akbar pomyślał sobie, taka ilość wody nie zaspokoi potrzeb jednego słonia, a co dopiero mówić o całej armii. Jednak namówiony przez Raghunatha Dasę, cesarz nakazał swoim ludziom, żeby zaczęli pić wodę w tych właśnie miejscach. Wówczas zdarzył się cud. Cała armia wraz z setkami koni, wielbłądów i słoni została w pełni napojona. A mimo to wody w tych kałużach zupełnie nie ubyło. Cesarza Akbara ogarnęło bezgraniczne zdumienie. W jaki sposób dwie kałuże mogły ugasić pragnienie armii? Przecież ich rozmiary były niewielkie. Kałuże obejmowały maksymalnie 200 litrów wody. Później zostały rozkopane, poszerzone do dzisiejszych rozmiarów i zostały nazwane Shyamakundą oraz Radhakundą. Cóż za magiczna, tajemna moc kryła się w tych kałużach? Armia cesarza Akbara otrzymała nieskończoną ilość wody, ponieważ Radhakunda nie stanowiła jedynie kałuży. Obecnie również nie jest tylko kundą, czy też jeziorem, a tak sądzi większość ludzi. Radhakunda okazuje się równie bezgraniczna i potężna jak sama Srimati Radharani. W przypadku opisywanych zdarzeń Radha przejawiła odrobinę mocy, żeby przekonać cesarza o swojej nieskończonej naturze. To sekret znany wyłącznie miejscowym Vrajavasi. Ci wielbiciele nie nazywają więc naszego świętego jeziora Radhakundą, lecz mówią o nim Radharani. Dlaczego tak się dzieje? Ta nazwa wynika z ich bhawy, nastroju oddania, które posiadają, ze sposobów, w jaki oni odczuwają, widzą, postrzegają i traktują najświętsze ze wszystkich miejsc we wszechświecie. Dla lokalnych Vrajavasi Radhakunda to Radharani. Innymi słowy, Radhakunda jest tak samo potężna i bezgraniczna, co sama Srimati Radharani, najwyższe skupisko mocy Shri Krishny. Nie tylko miejscowi czyści wielbiciele postrzegają Radhakundę jako Radharani. Sama boska para cechuje się tą transcendentną wizją.
Govinda Lilamrita Śrīla Kṛṣṇadas Kaviraj stwierdza, że gdy tylko Radharani patrzy na Śyama Kundę, widzi bezpośrednio Krishnę. Z kolei Krishna dostrzega Śrīmatī Radhikę, gdy wpatruje się w Radhakundę. Zarówno więc Radha Krishna, jak i Vrajavasi rozumieją, że Radhakunda to Radharani, a Śyama Kunda to Śyama Sundara. W ten sposób kończy się ta opowieść o Radharani, która zadziwiła Akbara. A w następnym odcinku posłuchasz historię o tym, jak Radha zmienia suknię. Mówił do ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Bhakti Kvadrans. Radhe 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 Shyam Shri Radhe 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 Govinda Radhe.